Miło mi jest poinformować Państwa, że dziś w Miejskim Przedszkolu nr 2 będzie niezwykły gość. Jest nim bowiem Marcin Wyrostek, były absolwent naszego przedszkola. Przyjedzie wraz z telewizją TVN odwiedzić nas, powspominać. Zapewne telewizja TVN nakręci o nim program. Z tej okazji dzieci przygotowały piosenki, przygotowały się na spotkanie z Marcinem, jak również cukiernia Merkury przygotowała piękny tort w kształcie akordeonu. Na pamiątkę pobytu w naszym przedszkolu przygotowaliśmy również karykaturę dla pana Marcina. To jedyna taka postać znana, czy już rosną młodzi artyści? A oczywiście rosną młodzi artyści, bo wszyscy wiemy, że najważniejszy wiek jest od urodzenia do 6 roku życia i tutaj się pojawiają pierwsze talenty. Tak jak pan Marcin Wyrostek wykazywał wielki talent, tak samo tutaj w naszym przedszkolu rosną młode talenty, które zapewne będziemy kiedyś widzieć w telewizji. Dzisiaj odwiedza pan przedszkole, czyli tutaj pan stawał pierwsze kroki, chyba artystyczne też również, tak? Tak, to były moje pierwsze kroki rozłąki z rodzicami, jak to wiadomo, dziecko. Tu były pierwsze, największe płacze chyba, z tego co wiem z opowiadań mamy. Ale tutaj też rzeczywiście miałem pierwszy występ taki akordeonowy, muzyczny. To było już chyba w zerówce, w ostatniej klasie. Nie? Nie w zerówce, wcześniej nawet? 5 lat miałem wtedy, czyli wszystko co pamiętam trochę jednak jest za mgłą, a rzeczywiście 5 lat miałem, to był pierwszy mój występ. Pamiętam ten widok z okna, jak było leżakowanie w przedszkolu. No i to jest taka fajna podróż w przeszłość, podróż w czasie w sumie, tak jak zobaczyć miejsca, a przede wszystkim spotkać osoby, z którymi człowiek się kiedyś spotykał, które mnie wychowywały, więc i to codziennie godzinami i to jest myślę, że bezcenne wspomnienia, bezcenna historia, no i niezwykły sentyment. I do Jeleniej Góry, jak zawsze przyjeżdżam do rodzinnego miasta, no a tutaj jestem w przedszkolu, pierwszy raz dopiero od momentu, jak skończyłem tutaj uczęszczać do przedszkola, czyli od 27 lat, nie byłem w tym obiekcie, no niezwykłe wspomnienia. Dzisiaj koncert dla dzieci. Jest jakaś różnica między koncertem dla dzieci a dorosłymi? Myślę, że jest taka różnica, że dzieci są jeszcze trudniejszą publicznością, bo są bardzo, bardzo szczere i bardzo takie, myślę, spontaniczne w reakcjach. I po prostu albo dzieciom się coś podoba, albo się im nie podoba. I są taką najfajniejszą widownią, która po prostu weryfikuje, czy coś będzie fajne, czy nie. I nie ma różnicy, czy ktoś jest starszy, czy dzieci. I tak samo do każdego koncertu podchodzę poważnie. A gdzie kolejne jakieś występy? Gdzie usłyszeć można Cię? We wtorek, czyli jutro gramy koncert we Wrocławiu. W klasztorze, z tego co pamiętam, to jest w ramach trasy koncertowej promującej nową płytę Foralis. I później chyba jest w kolejności Trójmiasto, Gdynia, Sopot, też jest Słupsk. No i kolejne różne miasta. Informacje są na mojej stronie, wyrostek.pl, tam jest taki baner z listą wszystkich miast. No ale przede wszystkim dzisiaj w przedszkolu w Jeleniej Górze, przedszkole numer 2. To serdecznie pozdrawiam wszystkich przedszkolaków, wszystkich jeleniogórzan, a ja już stąd nie wychodzę, ja zajmuję moje miejsce. Krzesełku, ja stąd nigdzie nie idę. Dobrze zostaje, dziękuję bardzo. A ja tutaj będę. O, ty mnie wyprzedzisz.